Chciałam powiedzieć, jedliśmy właśnie, porównywaliśmy słodycze, ich nazwy i jakie one są. I zaczęliśmy rozmawiać o gulag jamu. To są takie kulki ciasta. W sumie nie wiem jakiego ciasta, po prostu kulki ciasta mówię. Dumplings. Zanurzone w syropie. Najpierw usmażone, a później zanurzone w syropie. Takim słodkim, słodkim. I pamiętam, często jak chodzisz po sklepikach, w cukierniach i takich tam, to tam stoją takie wielkie misy z syropem. I są białe gulag jamuny i wot takie brązowe gulag jamuny, tylko nawet jaśniejsze. I jak weźmiesz taki gulag jamun, on jest pełny syropu w środku. Możesz go wziąć łyżką i tak rozciapciać. On jest taki miękki. I mnie się to na przykład nie podoba. Nie wiem, może Nepalczykom inny sam się to podoba, a ja nie za bardzo taki lubię. A są jeszcze takie w puszce, one są w ogóle najgorsze. Wyobraźcie sobie, leży przez miesiąc albo dwa, leży w syropie, puszka pełna syropu i tam kilka kulek gulag jamuny. No taki kulek ciasta. I ty bierzesz, wylewasz to albo jesz i normalnie ono się rozpływa ci w buzi, zamiast jakbyś sam cukier jadł z kawałkiem ciasta. To jest wstrętne według mnie. No, ale innego razu było tak, że byłam na urodzinach u koleżanki i tam oni podali mi, domowo robione, podali miseczkę, tam trochę syropu i jeden gulag jamun. I on był perfekcyjnie, on nie był za miękki, taki umoczony w tym syropie, a taki świeży, lekko omoczony tym syropem. I to było bardzo smaczne, taki, no, bardzo smaczne. Ot. Gulag jamun. W środku był taki, a na zewnątrz ciemny. Usmażony na głębokim oleju. Jaki posmak ma syrop, którym on był zanurzony? Zależy jaki. Może być po prostu syrop, może być kardemowy syrop, a może być anyżowy syrop z anyżem. To właśnie chyba mamy anyżowy gulag jamun. Nie, tam był jeszcze jeden, to był anyżowy, a to jest zwykły. Dziękuję pani.